Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną... Królik. Jest ze mną siostra, tak. I dziś witamy was po raz pierwszy w jakże wspaniałej grze, którą śledziłem od paru miesięcy, o nazwie Płytki do góry. Dobrze zapamiętam tytuł? Tak, dobrze zapamiętałeś. A tak ogólnie playza. Nowy pseudo-symulator szalonego gotowania. Jak się okaże w praktyce, zobaczymy. Albo gdzie tak. Jesteśmy tutaj, możemy zaczynać w teorii. W praktyce też możemy zaczynać. I tak, delikatne ogłoszenie, gram to przez Parseka, gdyż Steam jest zły niedobry. Gram po raz pierwszy przez Parseka. Tak, zazwyczaj ja byłem ten, który musiał się torturować i zapraszam tutaj siostra. Byśmy zaczęli może rozgrywkę. A czym jest ta gra, to opowiemy już podczas wszystkiego, poza tym, że symulator restauracji. I tak, mamy dwa schematy do wyboru. Nie wiem, który jest który. Czekaj, to jest to samo? Nie, jeden ma delikatnie inny miejscu drzwi. To ty wybierz, siostra, który chcesz... Dobra, ty wybrałaś jedzenie. Ja wezmę to w takim wypadku, okej, tutaj. I tak, mapa poziomu, jedzenie. No i zaczynamy. I żeby nie było, tutaj mogę przyznać, że jest to gra, którą znam, ale nie znam. Oglądaliśmy, tak. I tak, stek. Smaż steka raz, aby był krwisty. Dwa, aby był średnio wysmażony. I trzy, aby był dobrze wysmażony. Możesz zobaczyć przepisy w złym momencie w menu pauzy, okej. Okay. Ale tak, to nic skomplikowanego, kliknij A, proszę. Siostra. Miałam. Dobra, ja nie klikłem, dobra. I teraz tak, zanim jeszcze zacznijmy dzień, to pokrótce opowiadajmy, co i jak. Więc, wyobraźcie sobie Overcooked. Overcooked macie szalone kuchnie. Realia nieprawdziwe, nie ma szans, żebyście doświadczyli czegoś takiego w prawdziwym życiu. Jeśli doświadczycie, to macie pecha. Bo raczej nikt nie chciał doświadczyć spadania z wielkiego balonu lecącego wysoko po to, by wbić się w restaurację sushi i tak dalej. No więc tak, Paid Up ma inne realia. Znacznie bardziej prawdopodobne. Gdyż tutaj po prostu jesteśmy właścicielami zwykłej restauracji, którzy chcą przetrwać. Mamy gotować, serwować, sprzątać i chyba to tyle. Nie wiem, czy jest więcej coś do dodania. Robię remont, nie przeszkadzaj. Ale tak, ogólnie mówiąc, można tu właśnie samodzielnie zarządzać wszystkimi, siostra zniszczyłaś drzwi. Ale tak, będę właśnie wszystko samemu ustawiać sobie, jak się chce, zarządzać, planować i tym podobne. I czy jest coś więcej do dodania? Chyba nie, poza tym, że gra będzie bardzo pewnie wymagająca. I tak... I RNG. Nie wiem, czy RNG, ale tak. Chociaż trochę jest, to prawda. Bo... Trochę. Ale o tym później. To jest zdrowo opierająca się gra na RNG. Tak, ale w zdrowy sposób. Dobra, może jeszcze opowiedz mi więcej, co tutaj mamy, zanim zaczniemy wszystko. Bo jak mówię, trochę gry ogarnę. Robiłam remont. Ale tak, remont zrobiłaś, ale chodzi mi bardziej o inne rzeczy. I trzeba będzie to pozmieniać. A więc tak, tutaj sobie ludzie siadają i sobie jedzą. Nie o to mi chodzi, siostra, żeby tak opowiadać. Bardziej co i jak jest w tym wszystkim. Więc pierwsza rzecz, właśnie stoły. Można ustawić, ile się chce mieć krzesł na stole. Na razie najważniejsze są dwa, to zrobimy tak po prostu i... Przenoszenie tamtego siostra jest problematyczne. Stoły powinny być na razie oba, moim zdaniem, tutaj. Żeby to było łatwiejsze do serwowania i tak dalej. Okej. Okay. Druga rzecz... Czemu dwójki, a nie czwórki? Bo nie możemy trafić więcej niż dwie osoby, a w ten sposób mam gwarant, gdzie będą siadać, nie będzie nam to przeszkadzało. Ale tak, właśnie, tu mamy takie rzeczy. Drzwiczki do naszej kuchni. Tu są kuchenki, które nie wiem, czemu mogę obracać. Okej. Okay. I tak, na kuchenkach smażymy steki. To jest gablotka na coś, co później się przyda, więc zaś nie ma co. Śmietnik, możemy do niego wrzucić kilka razy jakieś rzeczy, potem trzeba wnieść śmieci do generalnego. Talerze, czyli coś, na co będziemy musieli nakładać potem jedzenia. A potem to umyć. Tak, potem to umyć, jak już zjedzą. Zamrażarka ze stekami, stąd wyciągamy nasze wspaniałe steki. No. To Twoje przemyblowanie jest bez sensu, bo strasznie daleko trzeba będzie biegać, żeby mieć naczynia, wiesz? To mam lepszy pomysł. No, siostra, halo, zostaw to, proszę cię. W ten sposób przy wejściu szybko będzie można naczynia umyć i będę mógł szybko wydawać i sprzątać tam. Jeśli to się zmieni. To sobie ustawić gdziekolwiek, ale tutaj, jeśli będą naczynia, szybko będę mógł to załatwiać i nie będę musiał się przejmować niczym innym. To tak, jedną kuchenkę sobie pozwolę stawić tu. Muszę się tutaj postawić, to nie będzie można szybko wydawać. Dobrze, już. Tutaj muszą być takie rzeczy, byś mogła tu kłaść już usmażone steki, żeby mógł je zanosić ludziom.
ale tak. Czemu ja mam być na kuchni, a nie ty? A dobra, to ja będę na kuchni, jeśli ty wolisz. Dobra, będziemy się zmieniać. Okej, dobra. Ale jeszcze zanim wszystko, to najważniejsza rzecz. Nazwa restauracji. Podpalonym kotletem. Dobra. Nie, pod spalonym kotletem. Ej, dobra, niech będzie pod spalonym kotletem. Okej, pod spalonym kotletem. Na pewno będziemy mieli pełno gości. Ale dobra. I teraz tak. Pasuje ci taki układ teraz, czy nie? Okej. Okay. Dobra, no to kliknij Y, żebyśmy zaakceptowali. Czemu mam różowe? To jesteś różowy, mówiłam ci. No i można biegać. I dobra. Rozgrywka natomiast wygląda tak, mamy wskaźnik czasu, niestety mamy deszcz, więc będzie pech, i tak, mamy ludzi. Witam w spalonym kotlecie, nasze kotlety nie są spalone. I co chcecie? Jeden delikatny i jeden max. No, muzyczka przyjemna gra, mam nadzieję, że nie jest... Masz swoje szybkie wydawanie. No, bo już będą czekać, czyli dwaj, nie będą się wchodzić do kuchni. Będziesz. Nie? Widzisz? O, i mam achievementa. Yay, achievement. Okej. No i tak. A to jak wygląda cała gra? Po wszystkim trzeba szybko wejść tutaj, umyć naczynia. Mogą chwilę poczekać, nie ma co się przejmować. I jeden delikatny, okej. Okay. Ten krwisty. I krwisty na standardy chyba języka polskiego, dobra. Siostra, zresztą, dobra. No. I to co cała rozgrywka. Ale syf narobiłeś? Wybaczcie milczenie, ale tak, niestety domownicy. Nie, ja lubię tego naprawdę, ale to jest gra, w której no nie można po prostu... Spokojnie, siostra, nie będę aż takim jołpem. Ale to naprawdę jest gra, w której nie można przerywać, więc no, musiałem po prostu pomilczeć, posiedzieć. Okej, jest średni, dobra, poważny i średni. Tutaj kładź... Ja to zaniosę już naszym gościom. I tak, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Na pewno jest to spokojniejsze niż Overcooked. Na razie. Na razie. Dokładnie, na razie. Będziemy mieć milion przepisów. Udało nam się. Udało się, przeżyliśmy dzień. I teraz tak. Statek. Znaczy nie statek, steak. Ja z nie umiem czytać. Ale tak, 30 za steki. Premium z liczby graczy. Nie wiem, czy to jest tym większym więcej graczy, czy tym mniejsza im więcej graczy, ale tak. I co my tu mamy? Całkowicie utarg. Okej. Okay. Czyli tyle zarobiliśmy. I teraz pojawia się druga rzecz. O, i widzę, że dodali bardzo fajną funkcję, której kiedyś nie znałem. Są koperty. Każdą kopertę możemy otworzyć i są tu jakieś rzeczy. Na razie nic nie ruszaj. Teraz tak kupi... Odłóż, proszę. Odłóż to. I odsuń się od planów. Bo jeśli je kupisz, nie będziemy mogli nic zrobić. Ale tak, właśnie, to są plany. Każdy plan ma swoją cenę. Każdy plan dodaje coś do naszej kuchenki. Znaczy, na jakiej kuchenki? Kuchni. I teraz ważna rzecz. Kiedyś nie było tej funkcji, teraz możemy tutaj podejść i za 10 monet przelosować plany, jeśli mamy badziewne. Kiedyś tego nie było. Może być okej. I tak, teraz ważne rzeczy. Ale na razie nie mamy nic takiego, co potrzebuje miksera. Także więc jeszcze powiedzmy parę rzeczy, jeśli chodzi o wszystko. Nasz utarg właśnie jest po to, żeby kupować rzeczy, każda rzecz kosztuje inaczej. Czy mamy na przykład za 20 coś takiego, za 20 zlew, biurko bełodawcze za 40 i kuchenkę za 20. I teraz tak. Nie wiem, czy potrzebujemy czegokolwiek z tych rzeczy. Ale mogę pokazać wam przynajmniej jedną rzecz. Nie wiem, czy biurko się pojawia codziennie, czy nie, więc pozwólcie, że wezmę schemat i wsadzę tutaj, do szafki. Szafkę też przestawić lepiej. Nie tak, nie biurko, ale to. Tą szafkę, żeby widzieć, co jest w środku. Właśnie w tej szafce możemy trzymać schematy, żeby je mieć na inne dni, a potem też inne funkcje, o których opowiem później. No i tak. Czekaj, sobie chcę jedną rzecz przełożyć. Dobra, spokojnie przekładaj. Nie musimy się śpieszyć. Ale tak. I ważna sprawa właśnie. Dobrze trzeba zarządzać tym, co się kupuje, co się nie kupuje. Pieniądze są naprawdę rzadkością, a bez nich będzie ciężko. Na razie nie będę przelosowywał, powiedzmy, rzecz tych planów, ani nic. Mikser,
super rzecz, tylko my nie musimy niczego kroić ani ugniatać, więc nie potrzebujemy. Laty zdecydowanie się przydadzą, ale na razie chyba ich starczy, czy nie? Jak uważasz? Patrzaj, lepiej to zrobiłam, wszystko dobra, pod ręką. Brawo, brawo, siostra. Latów chyba nam starczy, kuchenki też. Nie. Zlewa nie potrzebujemy. To... Nie potrzebujemy drugiego zlewa, kuchenki dwie mi wystarczą. To Leć teraz pod. Tylko pytanie, czy blat? W sensie blat, tak. Blat to jest zawsze jakieś dołożenie tutaj miejsca, więc no. Ale bez niego też przeżyję. W ogóle miałbym bardzo dziwny pomysł. Mów. Ale to byłoby ciężkie. Jest jeden pewien achievement specjalny. Tak, już się zaczyna. No jak? Ale tak, który wymaga od tego, żebyśmy nie ruszyli się ze swojego pola, na którym zaczynaliśmy dzień. Nie. Przez cały dzień. Nie zrobię tego teraz, tylko na przyszłość. Ja już myślę, jak to zrobić. Ale to wymagałoby obsługiwania tylko jedną... Trzeba by zautomatyzować całej kłótni. Nie, siostra. Kłótni. Wymagałoby to od nas serwowania tylko jednemu stolikowi. Patrz. Pokażę ci teraz. Ja stoję na przykład tutaj. Podaję, wyciągam. Gdzieś mam tutaj talerze, tu gdzieś mam myjkę, a tutaj mam tylko też kotleta. Tak, żeby na jednej kratce być uwięzionym. Ale to jest ruszanie się dalej. Możesz się ruszyć. Nie możesz wyjść ze swojej kratki. A tak, na razie tym się nie będziemy zajmować, tylko taka ciekawostka, że jest taki achievement i spróbujemy zrobić. A teraz zaczynamy dzień drugi i obyśmy nie umrzeli. Dobra, siostra już ze dwa kotlety smaży. Radziłbym cię trzymać zawsze na delikatnym. No potem się dosmaży jak coś. Mhm. Okej, witamy w spalonym kotlecie, co my chcemy? Porządnie wysmażony. Ja już sobie, ja tam już talerze rozłożę. No nie, zatalerzowałem delikatnego, wybacz. To teraz muszę go wyrzucić, albo będziesz musiał go wydać. Nie, poczekajmy, aż ktoś inny będzie chciał poważnie wysmażonego. Czy jakby co niektórzy powiedzieli, spalonego, skoro jesteśmy w spalonym kotlecie. Dobra, witam w spalonym kotlecie, co wam podać? Okej, okay. Jeden średni, jeden poważnie. W RP się bawisz? Co? Nie, skądże znowu? Ja się tutaj tylko po prostu aklimatyzuję jako właściciel restauracji. No. I tak, kolejni przyszli do kotleta. Dwa poważnie wysmażone. Coś mówi, że ten mój jeden błąd będzie nas kosztował jednego blata do końca rozgrywki. Ta muzyczki, muszę przyznać, wspaniałe. I zastanawiam się... Nie wiem, pewnie, może zapewne ktoś kojarzy, ale gra jest od Yogcast, wydana przez studio Yogcast Games. To jest średnio wysmażone, niepoważnie. Oni chcieli poważnie, dobra. Tak, dwa poważnie wysmażone. To jest poważnie. Nie, to jest średnio. Poważnie to jest ten brązowy już. Okej, witamy. Jeden średni będzie, a ja podam już te. Nie przejmuj się tym. Jak czy jest jakiś przycisk, który pozwala jeszcze bardziej sprintować? Chyba nie. I daliśmy radę. Już ostatni klient, więc będzie dobrze. Prosto. Oj tak, ale to dlatego, że mam na razie stek. Stek jest chyba najbardziej podstawowym żarciem, jaki istnieje. A jeszcze nie mamy żadnych niespodzianek, które zaraz się zaczną. Uwaga, uwaga, zarobiliśmy tyle samo, czyli pewnie będziemy mieli dwa razy więcej kasy. I czyżby już pierwsza niespodzianka się pojawiała? Nie, jeszcze nie. Dobra. Co mam tu razem? Piekarnik. Zlew, talerze. To niepotrzebne. Plac i... Biurko badawcze. Okej, czyli zawsze jest biurko badawcze. To niepotrzebnie je zatrzymywaliśmy. Mech. Ale tak czy siak lepiej wziąć biurko badawcze jedno. O, biurko badawcze są ciekawymi rzeczami, ale zobacz, piekarnik. Bardzo szybsze pieczenie, więc do pieczenia steków możemy go wykorzystać, jeśli go chcesz. W sensie w kuchni jest mało miejsca. No niby. Ale z drugiej strony zawsze piekarnik taki kryzysowy można gdzieś postawić w kącie, jak będzie no szybko trzeba załatwić, to coś... Bierzemy piekarnika, czy nie? Prawda, to dawaj, dobra. Piekarnik. Gdzieś go dać? Nawet bym tutaj stawił, mówię, to piekarnik kryzysowy na jakieś super szybkie rzeczy. Wiesz co, poczekaj, ja sobie zrobię znowu przemeblowanko. Okej. Okay. I tak, ogólnie, jeśli jeszcze tak tylko dodam. Gra ma bardzo prosty cel. Przetrwać jak najdłużej. Przy czym taką podstawą jest przetrwanie do końca paska, który tutaj jest. Kursor ci pokazał? Tak, widzicie to. Jeśli to się przetrwa,
W sumie ma się już tak wszystko osiągnięte, co można osiągnąć na tym podejściu. Hmm. Przy czym tak, to są zwykłe dni. To są... To jest coś, co zaraz zobaczycie. To nie wiem, co sobie prezentuję, to też nie wiem, co sobie prezentuję. A tak. Mogę wam tylko powiedzieć, że dużo się będzie działo. Już nie mogę doczekać, aż będziemy mieć kolejną właśnie okazję. Nie wiem, czy jest wąsko, ale damy radę. No dobra, dobra. Nie marudź, siostra, tylko mów, kiedy będziesz gotowa. Już. Okej, okay, dobra. To... okej. Okay. Dobra, dzień numer 3. Teraz musisz zamknąć. I widzisz, kiedy się zmienia kolor. Mówiłem, że bardzo szybkie. Mówiłem. A witamy. I jeden średni styk. Robi się, kucha. Robi się. To dobrze, że się robi. Poważny. Naprawdę zbiłaś kolejnego poważnego. Dobra. Dobra, dawaj talerza. Mój talerz. Dobrze, dobrze. A już chcą zamawiać. Surowy, naprawdę, siostra. Witamy pod spalonym kotletem, co podać. Jeden poważny, jeden średni, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Proszę, naprawdę, no, nie myślcie, że to wszystko. Oj nie, to dopiero początek. Ja to mówię z czystym premedytacją, okej? Okay? Jeden średni stek. To ja sobie użyję piekarnika. Chcę zobaczyć, jak on działa pięknie. Pamiętaj, że musisz go najpierw otworzyć. Wiem, spokojnie, ja się znam na piekarnikach. Naprawdę, tak się znam, że każdy piekarnik jest w stanie mnie poparzyć, nawet jeśli go nie dotykam. Wow, jestem dumna. Dobra, okej. Okay. Mamy jeden poważny, jeden średni. Poważnego masz. Poważny, do poważnych idealnie nadaje się piekarnik. Czemu porządnie wysmażony mówimy na mocno wysmażony mówimy poważny? Chcesz mi to wytłumaczyć? Bo to jest prawie spalone. Okej, okay, dobra. Okej, okay, jeden jeszcze średni. Okej, okay, szybko. Podamy. Już się zaczyna chaos. Nie, jeszcze nie. Po prostu nie wyrabiamy trochę, bo jeszcze jesteśmy lamy. A jeszcze muszę sprzątać bałagan, o którym zapominam. Okej, okay, to tak. I czyśmy już dali radę? Okej, okay, daliśmy radę. Chcę, żeby nas nie zamknęli. Nie zamkną, właśnie udało się. Jej! Pierwsza gwiazdka. A wraz z pierwszą gwiazdką, pierwsze kłopoty. A i tak jestem z nas dumny, siostra. I tutaj nie ma właśnie nawet informacji po polsku, ale tak. Musimy wybrać jedną z tych dwóch. Nie. Na razie trzeba przeskakiwać. Stoimy na różnych, bo wiesz, nie, żebyśmy byli na różnych, bo inaczej się wybierze. I teraz tak. Druga rzecz. Ja bym kawę wzięła. Właśnie, to jest najważniejsze. Musimy wybierać karty utrudnień. Pracowite poranki powoduje, że będziemy mieli z rana wielkie, wielkie po prostu, no, męczarnie. Umy. A czarna kawa powoduje, że będziemy musieli kawę dostarczać klientom. Ale z drugiej strony to tylko kawa, więc nie będzie aż tak źle. I będziemy mieć mniej klientów. Proponuję kawę. Ja dlatego będę na służbie kawowej. Przydałby się dodatkowy blat teraz. Okej, okay. Dobra, umiem. I właśnie jeszcze... Każdy wie, jak robić kawę. Właśnie tylko myślę, czy przećwiczyć kawę, czy nie, bo... A chyba nie. Jest blatem, dobra. Dobra, to ten. Kawę będę trzymał tam. Tam będziesz pokój baristyczny, tak? Ewentualnie lody i inne rzeczy, bo tak, spoilerek, lody inne tym podobne też to będą. Stół jadalny. Można czy zrobić kolejny stół. Będziemy mieć cztery grupy i od jednego do dwóch. Lew. Czy potrzebujemy, czy nie? I stanowisko przyrządzania potraw. Przygotowanie jedzenia mieści do 3 sztuk szczegółów samego jedzenia. A, okej, okay, dobra, rozumiem. Tu chyba możemy mieć, jakby to najłatwiej powiedzieć, zwykłe jedzenie. I pozwól, że kupię badawcze. Bo jeśli chodzi o to coś, to teraz zdradzę ci tajemnicę. To teraz może właśnie zdradzę tajemnicę, co możemy dalej zrobić z tym. Mamy to, co mamy. Ale teraz, kiedy mamy taki stół i to, można tu wsadzić, dajmy na to zlew. I następnego dnia możemy tutaj to ruszyć i ulepszyć zlew w coś innego. Więc teraz... pytanie do ciebie, siostra. Co będziemy ulepszać? Ja chcę zlew. I teraz właśnie, pozwól, najpierw ci opowiem, co możemy ulepszyć. Blat może się zmienić w miksera, więc to nie jest aż takie dobre. A, to nie. I teraz tak. Opcji jest multum. I większość z nich nie znam, ale trochę już widziałem podczas mojego obserwowania tej gierki. Więc tak, zlew.
Możemy go ulepszyć na wiele, wiele rzeczy. Jeden z tych rzeczy pozwala wiele talerzy brudnych naraz tam wepchać, inna powoli sama czyści talerze, nawet jak się nimi nie zajmujemy. Zmywarka? Zmywarka? Nie, zmywarka też jest, ale to jest dużo później, jeśli już. Potem tak, kuchenkę można zamienić na tanią kuchenkę, bezpieczną kuchenkę, albo ryzykowną kuchenkę. Ryzykowna super szybko gotuje, ale też szybko spala. A bezpieczna jest super, bo kładziesz tam kotleta, on się sam wysmaży do mocno wysmażonego i dalej już nic mu się nie stanie. Ale mamy piekarnik, więc nie wiem, czy to jest takie potrzebne. Natomiast stół. Po prostu wsadzasz do piekarnika i... Poły, i to jest ważne, nie wiem, jak się ulepszają. I to serio, nie wiem, jak się ulepszają, ale wiem, że są różne stoły i różne stoły mają różne supermoce. Ale jakie, to nawet nie pamiętam, więc co ulepszyć? Ja bym wzięła zlew. Dobra, albo to zlewa. Mamy zlewa. Okej. Okay. Gotowa? No bardziej nie będę. Okej, okay, dobra, to zaczynamy. Pierwsze, co tutaj muszę pomajtać. Zrobię po jednym z każdego. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ulepszyło się to na coś innego, nie jestem w stanie tego odczytać, niestety przez zaniżoną rozdzielczość na potrzeby parseka, ale no. Gdzie mnie do mybry w spamlonym kątlemcie? Czy ty zrobiłaś pożar? Nie. Ostra. Dobra. Średni. Węgiel. Siostra, to nie jest... nasza kampania, że węgla potrzebujemy. Nie, tak serio. Nie do piekarnika, tylko do śmieci z tym, proszę cię. I szybko, szybko, bo zaraz będzie znowu poważnie wysmażony, a jeden nasz klient jest tutaj już, no, niezadowolony z tego. Dobra, proszę. Masz kotleta i jeden lekki, czyli krwisty. I czy będzie chciał kawę, czy nie? O, chce kawę, okej. Okay. Smacznej kawusi! Dobra. Okej, okay, to masz i wypij tą kawę. A można zrobić ulewę? W jakim sensie? Powódź, czy da się zrobić? Już mamy już powódź w kuchni. Na podłodze. Nie widzisz? Ale podłoga w kuchni jest zalana. Zrobić. A, to nie wydaje mi się. I tak, jeśli przy okazji, jeśli udałoby się nam zdobyć blaty, dwa lekko wysmażone, czyli krwiste, jeśli by się udało dwa blaty nam zdobyć, albo więcej, jakichś takich zbędnych blatów, da się kotleta położyć na stole, tam niestety muszę, to mam pomysł, żeby może postawić ich więcej tam, żeby kawa już gotowa czekała, wiesz, na naszych klientów. Okej. Okay. Zdecydowanie przyspieszyłoby proces parzenia kawy, jeśli byśmy musieli ją parzyć. Teraz najgorzej, jeśli dwójka będzie chciała kawę. Tak, dwie kawy. Siostra, potrzebuję twojej pomocy w takim wypadku. Albo dobra, nie potrzebuję pomocy, bardzo sobie sam. Tylko teraz talerze, lubi bo ktoś talerze zaraz będzie musiał wziąć i... A właśnie, trzeba zabrać talerze szybko, bo zaraz się porażą. O cholera. Żebyśmy mieli nie mogę opuścić talerza! Super, przegramy przez to. Bierz szybko tamtego, ja kawę im podam. Okej, okay, dobra. Była panika. Był typowy overcooked u nas. Może umyjmy te talerze, zanim będziemy robić kotlety. A dobra, tu jest jakiś chyba lekko wysmażony już? Tak, jest. Tego zaraz tak zaniosę. I od razu zrobię kawę, bo widzę, że chyba wszyscy chcą kawę od nas. No, tak, to jest... Smaczna. To jest wredne. Znaczy, nie mam nic do tego, ale to jest wredne po prostu. Bo... Potrzebujemy zawsze... więcej tych okienek. Okienek nie zrobisz. Blatów. Okienka możesz tylko zamiast drzwi mieć. No to potrzebujemy więcej blatów. Blatów zdecydowanie. Więc dzisiaj dokupimy blatów. Po tym wszystkim. Zarobki niestety nie są większe. Czy ja wiem. A w sumie tak, faktycznie są ciągle takie same. Dziwne, ale dobra. Nie trzymałaś, a chyba. Ale dobrze, to teraz bez różnicy. 5 grup. Ja nacisnęłam, to nie nacisnę. Stolik kawowy. Goście będą tutaj czekać na wolny stolik w restauracji. Nie potrzebujemy. Stół jadalny znowu. Talerze i kuchenka. A właśnie, zobaczmy przy okazji, co tam dostaliśmy. Lewo zmywak. Okej. Okay. Nie możemy wody dostać. Nie dostarcza wody. Nie jest aż nic takiego istotnego dla nas na razie. Ale do 4 talerzy naraz możemy tutaj wypchać. Nie stać nas. To proponuję zostawić to tam. Niech czeka na swój czas. Kupuj blata. Potrzebujemy blatów. Dziękuję.
Ustawisz go jak chcesz. Nie, nie, kupić najpierw musisz przytrzymać interakcję, tym samym, którym odbierasz zamówienia. I to się zmieni wtedy w produkt, który możesz położyć. Otóż to, siostra, bo ty to nadal trzymasz przepis. Znaczy ten, zamówienie, a nie gotowy produkt. O, proszę, a. Teraz już jest gotowy produkt. Możesz teraz przestawiać. Zlewa na razie zostaw, jeszcze nie mamy... Dobra, dobra, bez różnicy. A nie, tutaj zlewa zostawię. Tak, tak. W sumie to też jeszcze można było... Na razie nie potrzebujemy miejscami. Tam dostępu za dnia, więc pozwolę sobie zrobić tak. Gdzie? Tam? A no tak, dzisiaj nie potrzebujemy, bo dzisiaj będzie ten... dzisiaj będziemy przecież i tak czekali, aż będziemy mogli zmywaka kupić, więc tak, faktycznie. Więc na razie możesz w ten sposób. Dobra. I przy okazji pora zmienić nazwę, bo teraz już nie pod spalonym kotletem. Nie. Pod zwęglonym kotletem, od razu lepiej. Bardzo apetycznie brzmi. No oczywiście. Pamiętaj, że ten przypalony kocioł, czy jakoś tak się nazywa, moja pierwsza karczma, w której w ogóle kiedykolwiek szykowałem, więc no, wiesz, że ja uwielbiam takie nazwy. Tak, wiem. Ale tak. Umiesz, siostra, umiesz kłaść pod kątem? Bo jeśli nie, to właśnie zablokowałaś jeden dostaw. Okej, okay, umiesz. Dzień dobry, jeden średni, jeden delikatny. A ja już kawę zacznę parzyć. Mam porządnie wysmażonego, a nie delikatnego, a nie średnio, więc to tak jakby nie pomoże. Dziękuję. I to znaczy delikatnie, więc jeszcze nie. Dobra, się. No, mówiłem jeszcze nie, siostra! Jestem ja! Piekarnik, szybko z piekarniku i go na średniego. Już, 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 no siostra! No nie, no musicie wyjąć! No to cóż, to by było na tyle w tym przebiegu. Dziękujemy. Z siostrzoną lamy. Nie możesz tego na kuchenkę położyć? Ale nie możemy nawet wydać. Można byłoby wydać, gdybyś zrobiła kotleta. Talerza. A. Super. Śmietnik tam od... Dobra, dwa delikatne mamy. Daj szybko śmietnik delikatnego, siostra. Jednak... Siostra, no delikatnego na talerzu! Nie wierzę, mogliśmy jeszcze to uratować, ale nie! Ty wyciągasz surowe kotlety zamiast przynieść tego na talerz delikatnego. Nie trafiałam! Koniec restauracji! Twoja restauracja musiała zostać zamknięta! Kurier codzienny. Kurier codzienny. Katastrofa! Klient nie został obsłużony i wyszedł wściekły. Krytyczy wymuszałem zamknięcie restauracji. Postęp. Wow! Mamy poziom? Mamy poziom? Proszę, mamy? Mamy, dobra, coś się odblokuje. Bo to jest każdym poziomie, że coś się odblokowuje, więc będzie fajnie. Zapadka. I wybór dodatkowego dania? A, dobra, chodzi o to, że będziemy teraz mogli dwa dania wybierać, a nie jedno. I nowy przedmiot w garażu? Dywanik. Coś miłego dla zmęczonych stóp. Okej, okay, kontynuuj. Okej, okay, dobra. Dobra, nieważne. Więc robimy tak, drugiego odcinka? Może. Jeszcze nie wiem, ale tak. Zanim coś dalej, to mamy sałatki, które też będziemy w następnym epizodzie pewnie sprawdzać. I pojawił się garaż, o którym też preferowałbym od razu powiedzieć, żeby potem nie było niepewności. Można tu kłaść trzy pudła, żeby połączyć je... trzy różne pudła, żeby dostać inne pudło, albo dwa takie same pudła, żeby dostać inne pudło. A coś tutaj, jeśli o to chodzi, to tutaj mamy takie właśnie na przykład dywanik, możemy to wziąć, możemy to położyć i wtedy na następnej restauracji będziemy mieć to na starta ze sobą. Ale tak, na razie robimy następnej restauracji. Dywan. Tylko kończymy na tym właśnie odcinka i siostra zmieniła kolora. Mimo, że sobie kolor na mniej różowy. Ja? Tak, ty. Okej, okay, dobra, jak chcesz. Chociaż nie widzę w tym różowości. Teraz lepiej? Tak, teraz masz czerwony. Okay. Dobra, no to tak, na tym widzisz teraz różnicę pomiędzy czerwieniem a różowym? No tak, faktycznie. Dobra, no dobra, dobra. Mniejsza z tym, na tym kończymy. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało nasze lamienie. I mimo tego, że gra jest spokojniejsza niż Overcooked na początku, to jak widzicie... potrafi mieć chaos. No to tak, trzymajcie się i hej, hej.